W raciborskim magistracie ruszają prace nad nowym programem wspierania przedsiębiorczości do roku 2027. Teraz przyszedł czas na podjęcie nowych działań wspierających rozwój. O szczegółach w materiale. Efektami prac w ramach programu wspierania przedsiębiorczości pochwalił się prezydent Raciborza Dariusz Polowy i zapowiedział opracowanie nowego planu działania przez Luka Palmena. Kieruje tymi pracami pan Luk Palmen, doświadczony i ceniony ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami. Opracowywał podobne dokumenty dla województwa śląskiego, górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, miast takich jak Bielsko-Biała, Czelać, Gliwice. Termin obowiązywania dotychczasowego programu, który określał kierunki rozwoju gospodarczego miasta, upłynął z końcem 2020 roku. Zgodnie z tym programem utworzono inkubator przedsiębiorczości, wdrożono program Lokale na Start, wyodrębniono tereny inwestycyjne i zrealizowano ich sprzedaż. Program wspierania przedsiębiorczości to rodzaj dokumentu opisującego stan lokalnej gospodarki, a także określa on kierunek rozwoju gospodarczego tak, aby zwiększyć jego atrakcyjność na tle innych miast. W ramach prac analizie poddane zostaną najważniejsze wskaźniki gospodarcze, czynniki i bariery, potencjał, tutaj będą tereny inwestycyjne, kadry, czy też sam sektor przedsiębiorców. Zanim strategia wejdzie w życie, potrzebne jest utworzenie dokumentu operacyjnego. Zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród różnych grup, m.in. firm, instytucji otoczenia biznesu, studentów, samorządowców. Odbędą się także warsztaty projektowo-wdrożeniowe, konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami władz miasta, osobami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju. I działaniom tym będzie towarzyszyć kampania informacyjno-promocyjna i o terminach konsultacji i badań będziemy szeroko informować w mediach, aby ten zwrot informacji był jak najszerszy i jak najbardziej, powiedzmy, gęsty od informacji, które będziemy pozyskiwać. Termin realizacji i opracowania ostatecznej wersji programu wspierania przedsiębiorczości do przyjęcia przez Radę Miasta jest 15 grudnia 2021 roku. Warto dodać, że opracowanie strategii w ramach wspierania przedsiębiorczości zbiega się w czasie z tworzeniem strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030.